Dziękuję pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. O cenach prądu dyskutujemy już od lat, ale pamiętamy rok 2018, kiedy to minister, premier obiecywali nam, że w roku 2019 te ceny nie wzrosną. Szybko, pod osłoną nocy, w 2018 roku w grudniu uchwalaliśmy ustawę, która miała zatrzymać wzrost cen, co było nieprawdą, bo ceny dalej rosły. Później okazało się, że uchwalona ustawa jest niezgodna z prawem unijnym, więc trzeba ją zmienić i zmienialiśmy. Zmienialiśmy tą ustawę w 2019 roku, w styczniu, zmienialiśmy ją w 2019 roku, w lutym. Po to, żeby ta ustawa zaczęła funkcjonować normalnie, potrzebne było rozporządzenie ministra energii, żeby określić, ustalić warunki, jak ta różnica cenowa będzie wyglądała, jak te ceny będą rekompensowane, jak te kwoty będą rekompensowane przedsiębiorstwom energetycznym. No cóż, wtedy padały również obiecanki, że rozporządzenie jakby jest gotowe, jest kwestia tylko wejścia w życie tej ustawy. Rozporządzenie pojawiło się dopiero w roku w lipcu 2019 roku. Panie ministrze, chciałbym wiedzieć, jak ta ustawa jest realizowana, ile środków już na te rekompensaty przeznaczono, jak ministerstwo realizuje to rozporządzenie, które samo ustaliło, jak do niego podchodzą firmy energetyczne, które dzisiaj, jak słyszymy i media donoszą, no mają obiekcje, czy te środki, które zabezpieczyło ministerstwo, a mowa była o 6 miliardów złotych, czy nie wyniosą 12 miliardów złotych. Drugie pytanie, czy firmy energetyczne, panie ministrze, nie zabezpieczają już dzisiaj rezerw, aby pokryć straty za rok 2019 spowodowane między innymi niby tak zwanymi rekompensatami? I trzecie pytanie, mamy do czynienia już z rokiem 2019. Czy znowu będziemy w grudniu podejmować ustawy, którym państwo chcecie utrzymać ceny energii ponoć na poziomie roku 2018? Czy pod osłoną z nocy znowu będziemy walczyć o to, żeby ustawa pojawiła się rzetelna, nie wymagająca zmian? Bardzo proszę o odpowiedź. Pani marszałek, Wysoka Izbo, dziękuję za te pytania Klubu Parlamentarnego PO-KO, ponieważ jest to możliwość poinformowania Wysokiej Izby oraz obywateli o programie przeciwdziałania wzrostowi cen energii elektrycznej, który udało nam się wprowadzić i zrealizować w roku 2019. Przypomnę, że w trzecim i czwartym kwartale roku 2018 w mediach pojawiły się różne informacje, również o tym, że te ceny wzrosną 30-40%. Również pan prezydent Rzeszowa mówił o 68%. Jaki mamy stan dzisiejszy na dzień obecny? Samorządy, w tym miasto Rzeszów, nie zapłacą w roku 2019 wyższych cen niż w roku 2018. Ich umowy zostały odpowiednio dostosowane w sierpniu i wrześniu z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 roku. Od początku roku 2019 grupa najbardziej wrażliwych odbiorców, czyli gospodarstwa domowe, rozliczają się za cenę energii elektrycznej po cenie niższej niż w roku 2018. Jak spojrzycie państwo na to, jak to wygląda w Europie, to można powiedzieć, że w 20 krajach europejskich te ceny dla gospodarstw domowych wzrosły, u nas spadły o około 8%. Tam, gdzie to było możliwe, zamrożenie cen w drugim półroczu zostało dokonane, natomiast ze względu na ustalenia z Komisją Europejską zaproponowaliśmy dopłaty w ramach dozwolonej pomocy de minimis dla innych odbiorców. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że wprowadzone przez nas mechanizmy są skomplikowane. No przecież pamiętacie państwo choćby sytuację ze składaniem oświadczeń do sprzedawców energii. Ale proszę państwa, my regulacją z 28 grudnia zatrzymaliśmy podwyżki cen energii dla 17,5 miliona różnych odbiorców końcowych. Na gospodarstw domowych, samorządów, przedsiębiorców, rolników, stowarzyszeń, kościołów czy szpitali. Każda grupa praktycznie miała inną cenę i inne umowy.
To było bardzo duże wyzwanie dla mojego resortu. Lecz aktualnie rachunki odbiorców końcowych oraz dane Komisji Europejskiej potwierdzają, że nam się to udało. Odpowiadając na pytanie dotyczące rozporządzenia, informuję panie i panów posłów, że rozporządzenie to Ministerstwo Energii wydało 19 lipca, czyli zgodnie z terminem wynikającym z ustawy, to znaczy 21 dni od dnia wejścia w życie czerwcowej nowelizacji ustawy z dnia 28 grudnia. Jeśli chodzi o koszty całego mechanizmu, to przedstawiają się one następująco. Obniżenie akcyzy 1,85 miliarda, obniżenie opłaty przejściowej 2,24 miliarda, wypłaty z funduszu wypłaty różnicy cen około 4,5 miliarda złotych. Zatem łączna kwota to 8,6 miliarda, a nie jak panowie posłowie wskazują w swoim pytaniu 12 miliardów złotych. Faktycznie w przestrzeni publicznej pojawiały się różnego rodzaju ataki na Ministerstwo Energii, że wszystko będzie kosztowało więcej, to znaczy 12-15 miliardów złotych. Lecz żadna z osób, które publikowały wcześniej tego typu liczby, dzisiaj już nie wskazuje, że to są takie koszty, ponieważ nie znajdują one poparcia w danych. Jednocześnie chciałem poinformować, że Fundusz Wypłaty Różnicy Cen działa dobrze, płynnie, jest sprawnie zarządzany przez zarządcę rozliczeń i dzięki temu wpłynęło do niego blisko 300 wniosków od przedsiębiorstw obrotu, odbiorców zakupujących energię na giełdzie. Pytał pan poseł o wielkość tego funduszu. Na obecną chwilę to jest ponad 3 miliardy 800 milionów złotych. W tej chwili jest, jeszcze mamy przed sobą końcówkę roku. Pierwsza wypłata z funduszu została zrealizowana 9 października. Teraz jesteśmy w okresie, w którym praktycznie codziennie podejmowane są decyzje o wypłatach. Ponadto niedługo zaczną napływać wnioski o pomoc de minimis za trzeci kwartał roku 2019. Zatem należy stwierdzić, że to, co zostało zaplanowane, działa zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. Obecnie w Ministerstwie Energii trwa analizowanie potencjalnych rozwiązań możliwych do zastosowania na rynku energii elektrycznej w roku 2020. Uwzględniają one kwestie rozwoju gospodarki, oczekiwań i uwarunkowań społecznych oraz obowiązujących regulacji Unii Europejskiej. Konkluzje z przeprowadzonych analiz będą możliwe do sformułowania po spełnieniu dwóch warunków. Pierwsze to zakończenie kontraktacji na rynku energii elektrycznej znaczącej części wolumenu na rok przyszły. Największa kontraktacja tej energii jest w czwartym kwartale bieżącego roku. Pod koniec tego okresu będzie można wiarygodnie prognozować ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. Drugim jest rozpoczęcie przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki procesu zatwierdzenia taryf dla gospodarstw domowych na przyszły rok. I tak to wygląda na obecną chwilę. Jeżeli będzie potrzeba uzupełnienia materiału, określone wykresy wskazujące, jak wygląda kontraktacja, jak wyglądają ceny energii elektrycznej, one się bardzo zmieniają na przestrzeni roku, to taki materiał jest do dyspozycji. Możemy o tym porozmawiać bardziej szczegółowo, jeżeli taka potrzeba będzie istniała. Bardzo proszę, dziękuję pytanie dodatkowe. Bardzo. Proszę pozostać na mównicy. Pan poseł zadaje pytanie z miejsca, w którym siedzi. Panie ministrze, przed nami 2020 rok. Polacy czekają, co rząd zaproponuje im w temacie podwyżki cen energii. Czy to, czym straszą dzisiaj w różnych publikacjach media, że ta cena prądu podskoczy około 40%, jest prawdą? Czy prawdą jest to, co wicepremier Sasin mówił przed wyborami, w debatach sejmowych, w debatach wyborczych, że cena prądu w roku 2020 nie wzrośnie? Czy państwo dotrzymacie słowa, czy będziecie okłamywać Polaków? Panie pośle, tak jak wcześniej powiedziałem, te ceny prądu nie zostały zakontraktowane jeszcze do końca roku. Dzisiaj trudno określić ostateczną cenę, jaka będzie w roku 2020. Podałem przyczyny, podałem również wykresy, które można sprawdzić, jak one wyglądają w zakresie kontraktowania roku przyszłego. Tak jak powiedziałem, podejmujemy działania idące w tym kierunku, by rozważyć wszystkie możliwe aspekty funkcjonowania tego rynku na rok przyszły. Podajemy jej analizie i w odpowiednim czasie zakomunikujemy państwu. Dziękuję. Taki prawie wicepremier mówił, że ceny nie wzrosną. To nie jest formuła dyskusji, tylko pytanie dodatkowe. Bardzo dziękuję w tej sytuacji. Przechodzimy.